Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części historii w grze This War of Mine. Udało mi się wrócić bez żadnych zadrapań. I to po jakiej nocy? Choć myślę, że nie każdy jest po niej taki zadowolony, ponieważ przypadkiem gdzieś tutaj Robina zostawiliśmy bez jedzenia. O, już mamy gości. No dobra, podejdźmy do drzwi. Jest parę spraw do obgadania. Na zewnątrz ktoś czeka. A mianowicie, pytaliście, czy nie udałoby się zrobić dłuższych odcinków. No i chyba możemy w tę stronę pójść. Do tej pory starałem się nagrywać te nasze spotkania takie dwudniowe, ponieważ wtedy jest łatwiej zarządzać tym jedzeniem. Tak, wiem, że co odcinek muszą zjeść. Jakby te dni były 3, czasem 4, no to można się trochę pogubić. Ale jak widać, z Rubenem już się pogubiliśmy, to no wczoraj był akurat taki dość pechowy dzień. Zero snu, dużo czekania na metro, no i wyszło jak wyszło, ale było, minęło. Może z nim pogadamy? Nim z nim pogadamy, o, taka piękna gra słów. Jeszcze zobaczmy, co mają nasi tutaj drodzy przyjaciele do powiedzenia. To jak najgorszy koszmar na jawie. Milena gdzieś się ukrywa, pewnie jest ranna, postrzelili ją. Być może umiera, a ja nijak nie mogę jej pomóc. Spóźniliśmy się. Mileny nie było już w magazynie. Jak zawsze, zamiast czekać na innych, postanowiła wziąć los w swoje ręce. Mam tylko nadzieję, że to nie był jej ostatni straceńczy wyczyn i że wciąż tam jest. Że w końcu do nas wróci. Tymczasem musimy zaplanować kolejne posunięcia. No, szybciej do magazynu nie mogliśmy się wybrać, bo dopiero świeżo co się dowiedzieliśmy, że tam jest i poszliśmy od razu pierwszej nocy. Co innego, jakbyśmy czekali, no to już by teraz gdzieś tam w głowie pojawiała się myśl, że może trzeba było wybrać się szybciej. To, co się stało w magazynie, to prawdziwa tragedia. Martwię się o Milenę. Na dodatek bez niej sami musimy wymyślić sposób, jak ocalić kolekcję. Myślę, że i w tym temacie nam Milena dość mocno pomogła, ale o tym za moment. Wszystko przygotowałem, o ile masz moje papiery. Pod ziemią znajdują się stare skarbce bankowe. Mam do nich dostęp. Moglibyście przenieść swoje zbiory, tam będą bezpieczne. Bezpieczne? Z tobą? Czemu mielibyśmy ci zaufać? Chyba nie macie wielkiego wyboru. Tutaj nie jest bezpiecznie, a wojsko otoczyło miasto. A w zamian za pomoc, czego dokładnie oczekujesz? Mam ci przekazać te papiery od razu? Tutaj, na widoku? Nie. Spotkajmy się na pobliskim placu budowy. To dość daleko od wścibskich oczu. Możemy dobić targu tutaj, po cichu. Powiedz mi jedno. Jeśli damy ci te dokumenty, co się stanie z ludźmi, których ścigasz? A co ci do tego? Myślałem, że zależy ci na ocaleniu zbiorów. Te papiery to moja cena. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Mogę ci pomóc ze zbiorami, ale najpierw musisz coś dla mnie zdobyć. Chodzi o stare dokumenty z akt sądowych dotyczące pozwów. Dla ciebie będą bezwartościowe, ale dla mnie... Powiedzmy, że dawno temu paru ludzi postanowiło mnie oczernić. W końcu nadarzyła się szansa, żeby ich naprostować. Spotkajmy się na opuszczonym placu budowy, z dala od oczu ciekawskich. Tam dobijemy targu. Te papiery to moja cena. Wiesz, gdzie mnie szukać. No dobra, co jeszcze oni mówią na ten temat? Ten taras to zwykły bandyta. Pewnie przed wojną naważył sporo piwa, a teraz próbuje wykorzystać tragiczne okoliczności, żeby dodatkowo na tym zyskać. Mam nadzieję, że już go nie zobaczymy. Ten kupiec, Taras, przybył tym razem z propozycją. Być może naprawdę będzie w stanie nam pomóc. Ale życie mnie nauczyło, żeby nie ufać takim szemranym typkom. Coś mi mówi, że nie ma dobrych intencji. Pytanie, czy nie ma wobec nas? Znów odwiedził nas Taras. Tym razem miał dla nas propozycję. Chce, byśmy oddali jeden z dokumentów z naszej kolekcji. W zamian zaproponował, że pomoże nam ukryć zbiory w bezpiecznym miejscu. Wolę nie wchodzić z nim w żadne układy, ale nie mamy już zbyt wielu możliwości. Otóż to. Czy my możemy te papiery mu dać już teraz? Myślałem, że mówił, że można, a jednak nie można. No dobra, ale to coś kupmy, coś sprzedajmy, dogadajmy się. No dobra, nic ciekawego, ale też nie jest źle, więc zgoda. Jeszcze tu postoję? Nie, do widzenia. Tam są drzwi, znaczy, no w sumie nawet ich nie przekroczył. Muszę wracać do swoich. No i właśnie, jest problem, bo poznaliśmy, przypuszczam, że wszystkie możliwości wywiezienia obrazów i
albo zaufać pułkownikowi, ale Milena wyraźnie nam napisała, że pułkownik za nic nie chce nam pomóc w temacie obrazów. Zresztą może coś tu będzie w tych notatkach. Więc pułkownika możemy od razu spisać na straty. Na stacji mówią, że nie przetransportują tak wielkich rzeczy, więc też ta opcja odpada. Jedyna szansa, no to ten taras, któremu nie wiemy, czy możemy zaufać, ale nie mamy już żadnego innego wyboru. Armia planuje kolejne bombardowania w naszej części miasta. Zrobiliśmy co tylko możliwe, żeby zgromadzić tu rozproszone po mieście eksponaty, ale teraz musimy chronić zebraną kolekcję i przygotować się na najgorsze. Handlarz imieniem Taras przybył do nas z propozycją. Pomoże nam ukryć zbiory w podziemnym bankowym skarbcu, jednak w zamian zażądał starych akt sądowych z namiarami na poszukiwanych przez niego świadków. Kto wie, co zrobi tym ludziom, jeśli damy mu dokumenty. Będzie na nas czekał na opuszczonym placu budowy, jeśli zdecydujemy się dobić targu. No i tutaj, że Milena próbowała uciec. No ale nawet nie wiemy, czy jeszcze żyje. No dobrze. No i właśnie, dostaliśmy jeszcze informację o możliwym bombardowaniu. Co jest kolejnym problemem. Zjedz, kurczę. Jutro wszyscy wszystko będziemy jedli. Co jest dla nas kolejnym problemem. Albo może zjedz dzisiaj. Co tam będziesz głodny, choć jeszcze nam się rozchoruje. A, tutaj mieliśmy mięsko. Co jest dla nas kolejnym problemem, bo może też dojść do sytuacji, że jak nic nie zrobimy, to te obrazy tu przepadną, no bo zaraz będzie znowu bombardowanie i tyle. Mieliśmy podjąć jakąś trudną decyzję, a że jej nie podjęliśmy, no to okaże się ona najgorszą z najgorszych. Więc myślę, że mimo wszystko opcja taras na ten moment jest chyba jedynym wyjściem. Zobaczymy. Może jeszcze jutro ktoś przyjdzie, ale i tak byłbym za tym, żeby te dokumenty dać, tak żeby mieć chociaż te wyjście awaryjne. Może obgadają go tutaj w radyjku albo coś. Stroje. Większość zwierząt zniknęła z ulic miasta. Radzimy o tym pamiętać przy zakupie mięsa z podejrzanych źródeł. No tak. Dość ciekawa informacja. Ciekawe, czy badane mięcho. No dobra, napaliliśmy w piecu. Co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Można by było posiłki. Ale nie ma takiej potrzeby. Jutro wszystko się zrobi. No dobrze, nic lepszego tu nie wykombinujemy. Lecimy. Noc. Plac budowy, aktualizacja. No to najgorsze, że już niewiele rzeczy zostało, ale zastanawia mnie tak, jeżeli byśmy wysłali kolegę, czy on jest w stanie wziąć, ta osoba nie okradnie przedmiotu. No czemu najgorsze tutaj ruch, szukaj zapasów, a ta osoba ukradnie? Ta osoba ukradnie, znaczy ukradnie, no weźmie. Idzie nasza koleżanka. Zoran, nie podobasz mi się. Nie podobasz mi się. Jeszcze mnie męczy, czy w opuszczonym domu nie powinniśmy szukać jakiejś pomocy, ale to jest niebezpieczeństwo, to raczej nic w tych tematach. No czuję wewnątrz, że no sama kryjówka też z tym bankiem wydaje się dość logiczna. Nie będziemy ciężarówką gdzieś daleko jeździć, tylko przetransportować niedaleko. Dobra, no cóż. Stało się, albo stanie się tak naprawdę. Idziemy. No, przyznam, że nie podoba mi się ta ścieżka. Potrzebuję tej lampy, żeby móc pracować. Zobaczmy jeszcze, czy na dole nie zostawiliśmy czegoś, bo... Aktualnie zbieramy wszystko. Łuski, proch i cokolwiek innego związanego z bronią. Trzeba się zbroić, na najgorsze przygotować. I nie wiem, co myśleć. Patrząc z perspektywy dziedzictwa, no to... Strata tych dokumentów chyba jest dla nas najmniej istotna, tak? Bo nie oddajemy obrazu, który był z nami od wieków. Tak samo manuskryptu, który był od wieków ze społecznością Rubena. Tylko pewne akta sprawy, która rozgrywała się przed wojną. No i to jakiegoś tutaj kulturowego znaczenia nie ma, ale dla członków mafii i dla ludzi, którzy, no, jak domyślam się, wtedy ich oskarżyli, no to to może być cena życia albo śmierci. To ty, dobrze, że w końcu się namyśliłeś. Czy oni wszyscy oczekiwali tu Rubena? Co tu się dzieje? Co to za człowiek? O, faktycznie. Jeden z głupców, który próbuje zeznawać przeciwko mnie. Przez ten cały proces miałem sporo problemów, wiesz?
ale gdy tylko wojna się skończy, dopilnuję, żeby wszystkie ślady mojej sprawy zniknęły. Co mu zrobiłeś? Zadałem kilka pytań. Niestety, nie był skory do współpracy. Potrzebne mi były nazwiska jego durnych kolesi, na wypadek, gdybyś ty miał się nie pokazać z dokumentami. A jeśli ci ich nie oddam, mnie też zabijesz? Nie jestem mordercą. Długie jęzory tych ludzi zniszczyły mi życie. Dlatego zamierzam ich znaleźć z twoją pomocą lub bez niej. Możemy sobie jednak pomóc. Masz te akta? O proszę, kilku głupców zeznawało przeciwko mnie w sprawie przejęcia własności w latach 70. Ich zeznania rzuciły cień na ostatnią dekadę mojego życia i karierę. Potrzebuję akt tej sprawy, żeby zniszczyć wszelkie jej dowody i namierzyć ludzi, którzy za tym stoją. Może ci się to nie podobać, ale tylko dzięki mnie wasza misja może się udać. Słuchając Mileny, całe dziedzictwo jest ważniejsze niż życie ludzkie, tak przynajmniej Milena uważała. My w tym podejściu już poświęciliśmy naprawdę dużo, bo i dzieci, i teraz tutaj jeszcze ludzie, którzy zeznawali przeciwko Tarasowi. Chociaż mówię, taki no, sympatyczny facet się wydaje. Może ciężko powiedzieć, a jednocześnie gra nam nie daje wyboru. To jest nasza ostatnia deska ratunku i wydaje się, z perspektywy dziedzictwa, najrozsądniejsza. Więc z bólem serca, ale do tego już nas przyzwyczaiło This War of Mine, no to nie jest najbardziej chwalebna decyzja, ale chyba z perspektywy naszej misji ocalenia dziedzictwa jedyna. Po prostu poświęcenie tych ludzi będzie poświęceniem na rzecz zachowania dziedzictwa. Tak to chyba możemy do tego podejść. Mimo, że będą nieświadomi tego. Cieszę się, że zmieniłeś zdanie. Możesz mi nie wierzyć albo kwestionować moje metody, ale ja dotrzymuję słowa. Pomogę wam z kolekcją. Niby w jaki sposób? Możemy umieścić wasze zbiory w podziemnym skarbcu. Mam dostęp do banku Pogoren. Spotkajmy się w tylnej alejce obok niego. Nie możemy teraz tam iść? Nie możemy teraz tam iść. Nie bez Mileny. Naprawdę myślisz, że wróci? Nie wiem, ale musimy zaczekać tak długo, jak się da. Twój wybór. Jak będziesz gotowy, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. No proszę. A myślałem, że jednak, no... Nie będziemy czekać na Milenę. No, co mi się też spodobało w tym człowieku, mimo że do najlepszych nie należy, ale jednak, no... Z tego, co mówi, z tego, co się wydaje, no to postępuje honorowo. Tak, nie chciał nas zabić, mimo że wiedział, już mamy te dokumenty przy sobie. No albo uczciwa wymiana, albo będziesz szukał tych ludzi własnymi metodami. Druga sprawa, że prawdopodobnie i tak by ich jakoś znalazł. No, pomogliśmy mu może w tym zadaniu, ale też wydaje się być godny zaufania. Chyba. Mam nadzieję. Na to liczę. Wracaj, dziewczyno, na górę. A, tu jest jakaś inna droga. Dobra, zbierzemy nasze tutaj niedobitki, niewypały i pozostałe rzeczy, jakie tu zostały. Chociaż wiele tego nie ma. I wracamy do domu. Będzie trzeba się wybrać po jakieś drewno niebawem, bo... Z opałem też robi się problem. Nie brałem siekierki, bo i tak byłaby nam to niepotrzebna. Byliśmy już raz na budowie z toporkiem i wiele nie znaleźliśmy. No dobra, a nie, jeszcze tutaj łapka i możemy wracać. Myszko, nie stresuj. Żadnych aktualizacji Windowsa w tym momencie. My już wychodzimy, spokojnie. Zastanawia mnie, jak na to zareagują pozostali domownicy. Dzień dobry, jak nocka minęła? Nie jestem pewna, czy nas nie zdradzi. Układ z Tarasem to być może najlepsze wyjście. Zaatakowano nas! W nocy ktoś próbował przywłaszczyć sobie nasze rzeczy. Amunicja, której użyliśmy, by ich odpędzić. I Ruben zaczyna się kiepsko czuć. No to właśnie, coraz gorzej tu zaczyna być. Ruben, weź ty
Silne leki. Musimy dzisiaj coś zjeść. A żeby coś zjeść, trzeba by było napalić, chyba że zjemy puszkę. Chyba w tę stronę pójdziemy. Weź Ruben silne leki na wszelki wypadek. Na pusty żołądek trochę, ale... Co tam? Idziesz spać. I nasz kolega, który zajmie się domem, ale zobaczmy bio. Oddaliśmy kolejny... Jaki kolejny? A no tak, no bo jeszcze naszyjnik Ani. Kolejny przedmiot z kolekcji. Wiem, że to może być jedyna szansa, by ocalić pozostałe zbiory, ale czy naprawdę mamy prawo decydować o naszym wspólnym dorobku? Chyba tak. Przekazaliśmy dokumenty Tarasowi. Mam nadzieję, że było warto. Teraz pozostaje czekać. Wkrótce się przekonamy, czy dotrzyma umowy i pomoże nam ze zbiorami. No właśnie, i to najbardziej martwi. Teraz dostał to, czego chciał. Akta są już jego. Próbuję nie gdybać, jakie będą tego konsekwencje. To była trudna decyzja. Teraz przynajmniej mamy szansę ocalić resztę zbiorów. Zobaczmy, czy możemy odpalić nasz wóz, czy rzeczywiście będziemy się trzymać tego, że czekamy na Milenę. Milena wciąż może wrócić. O, czyli to tak... No to znów daje do myślenia, bo zakładałem, że im szybciej odpalimy tę misję, tym lepiej dla nas, bo od razu będziemy mogli sobie jechać. Tak czekamy na Milenę, co nie jest najlepszym wyjściem, ale ucieknij z muzeum. Naprawiliśmy ciężarówkę. Możemy zacząć przygotowania do ewakuacji, ale wciąż czekamy na Milenę. Nie możemy wyruszyć bez niej, dopóki jest choć cień szansy na to, że przeżyła. Powinniśmy czekać na nią tak długo, jak to tylko możliwe. Przekazaliśmy dokumenty Tarasowi. W zamian obiecał nam ukryć kolekcję w bezpiecznym miejscu. Wciąż czekamy na Milenę, zanim się stąd wyniesiemy, ale teraz przynajmniej mamy gdzie się podziać. Czyli jedyna misja to te dzieci ewentualnie, której nie ruszyliśmy. No dobra, przygotujmy trochę opału, bo zrobiło się zimno, zaczynają nam chorować. O kurcze, my naprawdę musimy wyskoczyć tej nocy gdzieś. Jeszcze na posiłki. Dwa posiłki. Dobra, rób wszystkie deski. Będziemy musieli wyskoczyć gdzieś. Gdzie uda nam się zdobyć trochę tego drewna. Mamy siekierkę. Chyba w sierocińcu było dużo porąbanych rzeczy. No nie chciałem tam wracać, bo jeszcze sobie nadzieję zrobię, że książkę przynieśliśmy albo drogę ucieczki. Ale tak się zastanawiam. No chyba to jest też taki plan minimum. Jeżeli chodzi o wydane rzeczy. No bo naszyjnik... No, można było ten naszyjnik zaoszczędzić, gdybyśmy okradli mechanika. Ale to... No właśnie, jak to podejść do tego? Zrób obiad. Ania wstanie, będzie głodna. Czy coś jeszcze nas tutaj interesuje? Chociaż obiad zrobimy następnym razem. Zjedzmy teraz może puszkę, tak sobie myślę, bo nam się opał przyda w kominku, to już wszystko dogasło niestety. Więc wcinaj puchę. A Ruben jutro zje. Chyba nie mamy innej opcji. Chociaż nie wiem, czy on nie powinien... on powinien z nimi dzisiaj też zjeść. No to mamy akurat po puszce dla każdego. Liczę, że nikt nie będzie... jej potrzebował. Albo dobra, no to zróbmy, nie wiem, czy został nam opał tylko. Tak, został. Zróbmy posiłek, bo tak sobie myślę, pojawi się jakaś misja, przynieś mi jedzenie, no to wtedy ta puszka może być istotna. No tu mamy akurat wszystkiego, żeby to jakoś pogodzić. Weź odpal tutaj jeszcze. Albo nie, ten piecek numer 2 odpalimy już pod koniec dnia, jak będziemy się żegnać. Tym bardziej, że zrobiło się ciepło. A Ruben chyba się już wyspał, tak? Tylko jest lekko chory. Nie dość, że zjadł więcej niż wszyscy. Gdzieś tam nadrobił. Znaczy, no nie, wyszło w sumie na zero. Tam się gdzieś spóźnił, tu zjadł. Dobra, idź spać. Idź spać, Ania nic więcej nie zrobi, Zoran też nic więcej nie zrobi. Tutaj również już nic nie możemy wykonać. A jeżeli ktoś by miał przyjść nas odwiedzić, to dostaniemy też taką informację. Żadnych nowych miejsc. Sierociniec. 58, tak, czyli dobrze kojarzę, że tu było dużo rzeczy. No magazyn jak magazyn.
supermarket, ale w supermarkecie aż tak dużo opału nie zostało. Dom sąsiada prawie nic. Plac budowy 71%? Kurczę, broń bardzo dużo. Chyba, że to pozostałość po tarasie. Lepiej nie interesować się. Stacja benzynowa. Gdzieś wiem, ale chyba w sierocińcu i tak mamy najwięcej tych rzeczy. Ty śpij w łóżku, ty czuwaj. Zbiór został. Ciekawe, czy będziemy mogli z nimi pogadać. No dobra, chyba to już więcej wracać nie będziemy, więc... O, właśnie, tu były fajne przedmioty tego typu. Bierzemy wszystko. Cześć. O, tu nie ma tej szafy rozbitej. Najważniejsze, że trzymają się dobrze, tak? Nic tutaj nie wydaje się, żeby coś im się niedobrego przytrafiło. Kurczę, a... No nie, no ale było, że jeszcze jest dużo rzeczy do podniesienia. Czy to w tej drugiej części budynku zostawiliśmy? Chyba w tej drugiej części. Mimo wszystko trochę się martwię. Nam do szczęścia tylko ten opał potrzebny tak naprawdę. No może warzywka nie są złe, bo jakbyśmy chcieli przygotować następne posiłki, no to zawsze dodatkowa opcja, ale... Myślałem, że tego wszystkiego jest tu więcej. I przede wszystkim, że tu jest opał. Bierzemy co zostało. Później się to gdzieś wywali, jak znajdziemy opał. Nie wiem, jak dotrzeć. No dobra. Tu było coś za... Nie, myślałem, że to jakaś piła. To są chyba te porąbane rzeczy. Tak to przynajmniej wygląda. No deska. Myślę, że leki nam niepotrzebne. Zioła też do szczęścia niepotrzebne. To niepotrzebne i to niepotrzebne. O, co ja jeszcze... Kurczaczka, weź. KFC idzie z nami. Jedna deska. No szału nie ma. O, zaczyna się ta dobra część. Plan minimum, żeby wygrzać u nas domy, już mamy. Ale chcielibyśmy plan maksimum zrealizować. Kolejna deska. No cyk. Kiedy my to wyzbieraliśmy? Chyba, że oni sami już się zaopiekowali tu w międzyczasie tym opałem. No nie ma więcej opału. Niestety nie ma. No ale i tak trochę tego zebraliśmy. Wiemy, że już do sierocińca też nie ma po co wracać. Zwiedziliśmy całe miejsce. Chociaż przysiągłbym, że zostawiliśmy tu więcej opału. Będąc ostatni raz, ale być może on też z czasem znika. Czyli zostanie nam chyba stacja benzynowa na następną noc, jakbyśmy chcieli gdzieś coś znaleźć tego typu. To co? Obiecałem, że posiedzimy trochę dłużej. Kolego, jak tam nawarcie? Patrzcie, patrzcie. O, przynajmniej spokojna noc, chociaż tyle dobrego. Idziemy spać. Łóżko wydaje się jeszcze ciepłe. Kolega nam wyzdrowiał. No i Zoran też idzie spać. Być może powinniśmy iść do pułkownika, tylko znowu nie chcę się wybierać do pułkownika, gdyby miało się okazać, że tam nic nie wskuramy, a my nie mamy opału na następne noce. Jak zabezpieczymy jego dużo, to wtedy możemy się bawić. Jakieś tam odwiedziny. Zrób. Zrób. Coś nas tutaj? Nie. Nikt nie przyjdzie, nikt nie zapuka. Głucha cisza. Trochę mnie to martwi, bo... Okej, jedną noc czy jeden dzień możemy tak przesiedzieć założonymi rękoma, ale coś trzeba by było zacząć działać. No chyba, że gra nam sugeruje, idź oddaj te książki Adamowi, idź do pułkownika, zrób te wszystkie ścieżki i jak to posuniesz naprzód, no to coś się wydarzy. Napal w piecu. Rzucimy tu, to rzucimy tutaj dwie sztuki i chyba kończymy ten dzień, bo
Nic lepszego w domu nie wymyślimy. Macie papierosy? Mają papierosy. Łuski, proch. No, jeden nabój by można było zrobić, ale mamy jeszcze 8 sztuk, mamy strzelbę, mamy wszystko. Więc koniec dnia. O! Ktoś jednak przyjdzie. To dobrze. Ktoś ma nas dziś odwiedzić. Powinniśmy poczekać. Ej, mam mało czasu na wymianę, czyżby... Ale to czekaj, to teraz, to... Żeby się nie okazało, że trochę za mało mu przynieśliśmy. No to chyba teraz jest. Na zewnątrz jest niebezpiecznie. Do jasnej, ciasnej. Zobacz, co przyniosłem. Znów się spotykamy. Przyszedłem ci przekazać, że wszystko gotowe. Kiedy będziesz gotowa, możemy przenieść wasze fanty w bezpieczne miejsce. Czekamy jeszcze na Milenę. Nie łudź się, ona pewnie nie żyje, a wam kończy się czas. Podobno armia się przegrupowuje, szykuje się do kolejnego ataku. Dzięki za informację, ale jesteśmy jej to winni. Wasza decyzja. Warto, żebyście wiedzieli co i jak. O proszę, ale to co trzeba przyznać samemu Tarasowi? Jeszcze się nami interesuje, tak? Przychodzi z pomocą ostrzec, że armia tam zbliża się do nas. Aż coś u niego kupimy. Jedzenie, chyba to jest coś warte. A reszta, chcesz leki? Nic z tego. Kawy u nas nikt nie pije. O, umowa stoi. Wszystko, elementy broni, ile my tego mamy? Elementy broni, 14 widziałem, 14. Dobra, zgoda. Możesz już iść do domu. Trochę się zastanawiam. To niebezpieczna dzielnica. Dobra, postaram się jeszcze wpaść. Okej. Trochę się zastanawiam, czemu nie możemy przetransportować tych dzieł tam i po prostu czekać na Milenę. Albo zostawić kogoś, żeby czekał na Milenę nawet. No. Co się stanie z samochodem? Milena wciąż może wrócić. No pięknie. No pięknie. To co? A, zostało nam coś tu opału jeszcze? Akurat jedna sztuka. Słuchaj, jesteś najbliżej pieca. Tak to jakoś wyszło. Kończymy ten dzień. I tym razem idziemy. Chyba na stacji było tyle tego opału. Materiały dużo. Otóż to. Wydaje mi się, że na stacji wszystko co było do porąbania to porąbaliśmy. Czuwaj, śpi w łóżku, szukaj. I możemy lecieć po zapasy. Mam nadzieję. Jak zrobimy większy zapas drewna, to myślę, że wybierzemy się jeszcze do pułkownika, zobaczyć co u niego słychać. No i ten dom, gdzie... O, no to niepotrzebne, gdzie kryje się niebezpieczeństwo. Nie widzieliśmy jeszcze, co i jak tam działa. Najgorzej jak unikam, bo niebezpieczne miejsce, okaże się, że tam była ekipa, z którą szło się dogadać. Też coś, jakoś zabezpieczyć te dzieła. Czy inaczej rozwiązać nasz problem. No i jest dużo drewna, to cieszę. Ta lampka. To wywal, lampkę weź. Tytoniu chyba nam nie brakuje. No ale najważniejsze, że pamięć nie szwankuje, tak? Miejsce jest dobre. Nawóz możemy no chyba lampkę też wywalimy. Specjalnie nie ma w planach robić tej szklarni. Jedyne co, jeżeli gdzieś znalazłby się opał, to wolałbym go podnieść, chociaż nie wiem, czy będzie tutaj tyle, żeby wszystkie sloty zapełnić. To drewno. O, to spokojnie możemy jeszcze raz tu przejść. My chyba tak porządnie wyczyściliśmy całą lokalizację z opału, bo wyszedłem z założenia, że bardziej się opłaca nam go podnosić niż samo drewno. Ostatnie miejsce, gdzie coś może się kryć tego typu i uciekamy. Ale okej, myślę, że jeszcze tutaj wrócimy którejś nocy, bo tego drewna jest naprawdę sporo, co też może się nam przydać. A my chyba możemy zakończyć tutaj naszą przygodę, bo nic więcej się wydarzyć już nie chce. A tym samym dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!